Drodzy towarzysze, drogie towarzyszki, drodzy miłośnicy, drogie miłośniczki, poloneza, czas zacząć. Także jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w tę piękną niedzielę. Co tu się dzieje? Chcielibyście wszyscy wiedzieć. Ci, co mają Instagrama i go śledzą, już doskonale wiedzą. Ci, co mają Facebooka, też również wiedzą. Dla przypomnienia tylko powiem, iż w zeszłym roku dla Piwa Lech zbudowałem trzy piękne maluszki, których właścicielami mogliście stać się wy. A co tu się dzieje? No właśnie, podobna pora roku, podobny projekt i również właścicielami tego pięknego Wito Borewicza. Tak, to jest Witek Borewicz, przedstawiam go pięknie. 32-letni pacjent, który... A no właśnie, zacznijmy może pogadankę od tego, co ja w ogóle wymyśliłem i co tu się dzieje. Chodźcie. Gdy z początkiem bieżącego roku 2019 dostałem maila od Lecha, iż ponowimy projekt, który był w zeszłym roku i musimy zbudować coś jeszcze bardziej szalonego niż projekt Fiacików 126P, miałem dość duży zgrzyt moralny, dlatego że jestem miłośnikiem motoryzacji tak samo jak wy. No i trzeba poświęcić zawsze dla szalonego projektu jakiś tętniący życiem relikt PRL-u. W przypadku samochodów polskich padło przeze mnie na wybór, już to w głowie mi się kiedyś zarysowało, aby zrobić pięknego Borewicza. No, omówiliśmy z całą ekipą z Lecha, jak ja to widzę. No i projekt zaczął być powoli formalizowany. Akcję rozpocząłem, kto pamięta kiedy? No właśnie, na Instagramie pojawił się mój RAM, a na nim był silnik, no właśnie, F20C2. Co to w ogóle jest, łysy? Jest to silnik od Hondy S2000, a tak naprawdę cały zespół napędowy od Hondy S2000, łącznie z wiązkami, licznikami, wszystkimi innymi. Jeżeli ktoś nie wie, czym była Honda S2000, bardzo szybko służę pomocą. Był to legendarny dwulitrowy wolnosący silnik, który generował 240 wolnosących koni. To naprawdę, jeżeli chodzi o samochody osobowe, to był top of the top, rekord rekordów, tego już dzisiaj nie ma. Zatem... Co tu się dzieje właśnie? Opiszmy ten projekt. Jak zwykle na koniec lata, mam nadzieję, że już się ukaże gotowy, będziecie mogli stać się właścicielami takowego projektu. Natomiast porozmawiajmy z głównym wykonawcą, z moją prawą ręką warsztatu w Kościerzynie, człowiekiem obróconą panewką, bo historia jest warta powiedzenia, dlatego że ile tu śmiechu było, żeby wymyślić i wpaść na te wszystkie pomysły. I pokażemy wam, co już się zaczęło dziać w tym polonezie. Ci, co śledzą kanał, doskonale znają Łukasza, człowieka obróconego panewkę. Łukasz, widzowie, widzowie, Łukasz. Słuchajcie, Łukasz jest głównym wykonawcą tego projektu, jak i nadzorcą projektu, który był alfy dla widzów i generalnie to my wszystko w naszych głowach tutaj powstaje. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, czyj to był pomysł? No, trochę mój. No w 100% twój. W pierwszym momencie Łukasz do mnie mówi, wsadźmy, pierw chciałeś 2.0 DOHC, nie? Tak, bo to jeszcze wcześniej, to chciałem Fiacika. No właśnie, Fiacika. I żeśmy mieli przez moment z Dynosetem pomysł, żeby to uturbić, wystroić, ale jakby czas, który nas ogranicza, jest to niewykonalne. Spodziewałeś się, że tak to będzie wyglądało, nie? No, była taka opcja, albo jedziemy serię, albo lecimy trochę grubiej, no i poszło. Poszło jak zwykle. Jak poszło. Tak, grubiej. Łukasz do mnie mówi, Michu, wsadźmy S2000. 2 litry, 4 cylindry, prawie jak fabryka wypuszczała, no bo było tak, naprawdę były takie wersje Poloneza z dwulitrową benzyną. Najgorzej chyba było kupić Poloneza, prawda? To było... No, było trochę poszukiwań, ale jakoś w miarę się dało. Tak, i chcielibyśmy, niedaleko. Tak, Łukasz na co dzień dużo więcej by się wysławiał, ale to wysławiać przed kamerą to jest ciężko, a na żywo to nie jest ciężko, ale powiedzmy sobie Łukaszu, że z czystym sumieniem tego Poloneza przerabiamy, dlatego że kupiliśmy Borewicza z 87 roku, który nie był w stanie oryginalnym. Nie, tu już jakiś dieselek był, także nie ma aż takiej... I powiedzcie mi, co jest gorsze, przerobić Poloneza, który był przerobiony, czyli już nie był zabytkiem, czy na przykład ciąć i giąć wszystkie E30 na driftowozy? No właśnie, tak się usprawiedliwiamy. Zatem tak, Łukasz wpadł na pomysł, znaleźliśmy, nie, ty znalazłeś nawet ten silnik, cały zestaw napędowy. Powiedzmy sobie też o kosztach. Koszt tego zestawu to był 16 tysięcy?
coś koło tego i tam jakieś jeszcze gratisy będziemy mieli chyba. Tak, gratisy. Plan jest taki, jesteśmy na etapie 20% realizacji projektu, tak to nazwijmy. I przede wszystkim projekt zakłada, tutaj z Łukaszem mieliśmy jedno zadanie. Jeżeli ktokolwiek z Was ma się stać tego posiadaczem, samochód musi spełniać współczesne normy bezpieczeństwa, no tak to nazwijmy. Z czego jest zrobiony Polonez? Tak dwoma słowami. Puszka od piwa i resor od żuka. Jeszcze krócej umując, jest zrobiony z chleba i gównolitu. Nie ma co się okłamywać. Zatem musieliśmy wszystko, karoserię rozebrać, wszystko obspawać, progi, wszystko wzmocnić, zachować wszystko, aby było zgodnie z przepisami ruchu drogowego, czyli nie możemy tak mocno ingerować w budowę, choć bardzo byśmy chcieli. Najgorsze było to, że myśleliśmy z Łukaszem bardzo długo, że jesteśmy pierwsi, którzy robią Poloneza z silnikiem od Hondy z 2000, nie? No tak myślałem, że tak. No, ja też tak myślałem. I tutaj ukłon dla ekipy z SS Garage, którzy oczywiście grubiej poszli z projektem, no ale też zupełnie inaczej, bo tam z Poloneza to tylko blacha została. No i chłopaki do Karo albo do Atu wsadzili. Więc jesteśmy pierwszą ekipą, która tworzy Borewicza z silnikiem od Hondy z 2000. Mam nadzieję, że chłopaki też rozmawialiśmy z SS, się przyłączą do projektu. Dobra, pokrótce teraz tak. Wsadzamy silnik od Hondy z 2000, który generuje 240 koni. Twoim zadaniem było zapewnić trakcyjność temu samochodowi i zużyliśmy już tyle drutu do migomatu i butli z gazem, że w ogóle zobaczcie, jak postępował obecny zakres prac od wypatroszenia, do czyszczenia, wyjmowania i mierzenia. Naszym zadaniem było tutaj, żeby przenieść moc z silnika na ulicę. Jak wiadomo, polonezowski most się za bardzo do tego nie nadaje. Podejrzewam, że jest dwa kopnięcia sprzęgło i byłoby po satelitach. A pamiętasz bohatera Czasantunik Made in Poland z tą V-ką 2,5? Tak, ukręcona po łoś. No dokładnie, więc naszym zadaniem i Łukasza w szczególności było wymyślić, co tu zrobić, żeby nam się to odpychało. Powiedz, co żeś wymyślił. Oczywiście nie jesteśmy pierwszymi, którzy takie rzeczy adaptują. No, z własnego doświadczenia trochę, wiadomo, do BMW-ki popchnęło. Trochę tam ujeżdżałem ze znajomym IS-a, E36, no i układ napędowy jest nie do zabicia. W skrócie robiliśmy, debil odporny. No, robiliśmy wszystko, co z nim tylko możliwe, no i nie da się tego popsuć, no i padło na to najprościej, najbardziej co do wstępnych części, najprostsza konstrukcja. Czyli to, co widzicie teraz, to już jest zaadaptowane zawieszenie tylne, które już nie ma resorów, a ma... Docelowo to już chyba w ogóle wymyśliłeś konwersję, że będą amortyzatory, sprężyny. Tak, będzie chyba tylne zawieszenie w leci od Golfa albo z Audi A4.
Tak, generalnie rzeczy, które, żeby to wszystko pasowało nam na miejsca, musi się to przyzwyczaić, że deszcz dzisiaj strasznie pada, więc ja będę podgłaśniał naszą mowę, aż mi operator nie przerwie. Czyli tak, tył mamy zaimplementowany z E36 z kompota. Przód mamy w trakcie implementacji. Na czym stanęły te dywagacje z przodem w końcu? No, nie pójdziemy tak drastycznie, chyba że nie będziemy ciąć podłużnic. Bo takich rzeczy nie robimy. Plan, żeby swój wózek zrobić i do tego zaadaptować McPhersony. No właśnie, bo bardzo ważne słowo, które zauważyliśmy, że Polonez z 87 ma 1 do 1 zawieszenie identyczne z Mustangiem z 65, czyli dość daleko technologicznie byliśmy z tyłu. Naszym zadaniem również, i to zobaczycie w następnym odcinku Postęp Prac, jest zwiększenie mocy, bo sam tytuł odcinka, ja Ci już teraz zdradzę, to jest Witek Borewicz 300+. Po konsultacjach z chłopakami z Topmaru, po konsultacjach z Łukaszem, który gdzieś tam te projekty śledził i marzył mu się taki silnik, stwierdziliśmy, że dalej będzie to jednostka wolnosącca. W przyszłym tygodniu spasujemy ją tak, żeby była w równej osi z wałem. Zrobimy łapy, zrobimy wszystko. Silnik zostanie inspekcyjnie rozebrany, dół zostanie przez nas zrobiony, spomiarowany, poskładany na nowo elementy, które będą wymagały wymiany. A co do góry, mamy tutaj tak, dolot. Tak jest. Swoje zrobi. Chłopaki z Dynosetu swoje zrobią. I najważniejsza robota, głowica leci do Topmara. I och, jak się ucieszyłem, gdy Topmar odebrał ode mnie telefon i usłyszał, co mam robić, a powiedział mi, że właśnie teraz wydaje taką głowicę do motorsportu. Co za tym idzie, ci co nie wiedzą, ten silnik wkręca się do 9000 obrotów, nasz będzie się wkręcał do 10000 obrotów i myślę, że przy tych wszystkich zabiegach wykonanych przy głowicy, która i tak jest idealna, dojdziemy do tych 300 koni zabawą paliwowo-powietrzną. Wnętrze, dobrze, uchylę rąbka tajemnicy, zgodziłem się, namówiłeś mnie na... Fotele ZS2000. Które zaraz do nas przyjadą i polecą do Tapcaru. Jeżeli chodzi o projekt wizualny. No właśnie. Panie operator, może Pan zaprezentować, na jakich kołach usiądzie nam Polonez? Może Pan podać jedno takie koło? O! O! Powiedzcie mi, czy ktoś z Was widział Poloneza na takich kołach? No. Te konkretnie są do Mercedesa dla widzów, taki mindfuck Wam zrobię, ale identyczne mamy też do Poloneza. I to nie jest żadna podróba, to są OZ-y, racingi, sporty. A jak to podejdzie? Bardzo pięknie. A chcielibyście zobaczyć wizualizację graficzną? Jest taki człowiek w Polsce, nazywa się Nervo Design, człowiek, który zaprojektował na moją prośbę wirtualnie Superba. Zatem zobaczcie, jak zaprojektowany wizualnie został Polonez i jak daleko to zabrnęło. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że taka wizualizacja Wam się podoba. Jeżeli chodzi o konsultacje z Lechem, to tam jeszcze kolorystykę troszeczkę przyciemnimy, żeby to bardziej przypominało klasyczny wygląd klasycznego Lecha. Więc ta konwencja zostaje, tylko troszeczkę się zmieni kolorystyka, tonacja kolorów. No Łukasz na początku się śmiał ze mnie, że coś takiego, ale już dzisiaj widzimy, że nawet mamy do czego to przykręcić, więc jest to realne. No będziemy też karoserię, jeżeli chodzi o błotniki, jak widzieliście na prezentacji, troszeczkę poszerzać to wszystko. No i tutaj chłopaki z Diamond Stara w Wrap Garage, mam nadzieję, że zrobią robotę, jeżeli chodzi o klejenie, my, jeżeli chodzi o wnętrze. Nie będę stresował chłopaka, więc trzymajcie kciuki. Człowiek obrócona panewka zrobi robotę. A co jest najlepsze w tym miejscu, warto powiedzieć, w tą niedzielę widzicie Poloneza, Postęp Prac. W przyszłą niedzielę widzą Postęp Prac z Mercedesa dla widzów. A już na początku czerwca zobaczycie zrobione auto do fury marzeń Bajem 4K, na co Łukasz reaguje. Dobre. Będzie grubo. Tak, dlatego kościerzyna ma się dobrze i robi dużo. Zatem co, pooglądajcie jeszcze, co tu się zadziało. Dzięki, Łukasz. A my się widzimy po krótkiej prezentacji numer 2.
Zatem w uzupełnieniu całego materiału mogę powiedzieć tyle, że samochód prawdopodobnie jeszcze będzie miał ABS, czyli idziemy troszeczkę duchem czasu. Karoseria dość mocno wzmocniona do fabrycznej, żeby to się nie wygięło w banana. A wnętrze, wszystko będzie naprawdę zrobione pro. No 300 koni, tylna oś, ABS, spoko. No tutaj jakby dołożymy wszelkich starań, żeby jak najwięcej bezpieczeństwa, jak najlepsza atrakcyjność i przeniesienie tutaj całego napędu. Tyle, jeżeli chodzi o projekt Poloneza. Drugi odcinek, mam nadzieję, będzie za miesiąc z groszkiem, bo prace trwają i to już będzie odcinek, gdzie miesiąc z groszkiem do dwóch, o tak to ujmę, bo już chcę, żeby za następnym odcinkiem silnik nam odpalał. Nie do końca jestem przekonany, czy dam radę przejść z wydechem, tak jak Nervo zaprojektował, bo to jest dość ciężkie będzie, tak? Chcę, żeby wydech miał katalizator, chcę, żeby wydech miał tłumik końcowy, żeby aż tak japy nie dar, a nie chcę też, żeby strzelał jakby tutaj ponad normami emisji spalin, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że nikt nie będzie hejtował, a za każdym razem, kiedy chcę hejtować, że Borewicz poszedł sobie na pocięcie dla jakiegoś dziwnego projektu, no słuchajcie, żeby stworzyć jakikolwiek fajny projekt, zawsze musi paść jakaś ofiara i uważam, że będzie to na pewno fajniejsze niż kolejne E30 upalone do driftu z silnikiem, którego tam nigdy nie było. No i co, przy nieudanym treningu zawinięte na bandzie, nie? Więc no takie jest moje zdanie i tyle. Aby stać się posiadaczami, na razie po prostu subskrybujcie kanał, obserwujcie fanpage miłośników Instagrama i przede wszystkim fanpage Lecha, bo tam też będą informacje. Po prostu czekajcie, śledźcie na bieżąco i tyle. Czyli żeby już zrobię podwaliny na przyszłość. Ty siebie widzisz, zatem udostępnij ten materiał, jeżeli się widzisz w takim Polonezie. Nie chcę mówić o wartości takiego projektu, dlatego że same graty do tego samochodu na dzień dzisiejszy to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo sam swap, sam Polonez, który nie kosztuje 10 tysięcy, żeby był w dobrym stanie, no plus to wszystko, co dojdzie dookoła, no to sobie policzcie, tak? Oczywiście to nie jest rzecz, którą się sprzeda za tą cenę. Mam nadzieję, że to będzie projekt flagowy, który gdzieś się będzie pokazywał, a nie jak maluchy zniknie po Polsce i raz się pojawi gdzieś na ogłoszeniach, na Allegro. Tyle. Subskrybujcie, podobało się, udostępniajcie. Chcecie brać udział, chcecie być właścicielami. Owieję to nutką tajemnicy, jak to będzie wyglądało i właśnie nie zdradzam specjalnie. Po prostu powiedziałem. Subskrybować miłośników, udostępniać ten film, lajkować, komentować. Fanpage, Instagramy, to chyba nie jest za wiele. I co, w ramach przeprosin powiem tyle, że przyszłą niedzielę widzimy się w podobnej tonacji odcinka, ale już z Mercedesem dla widzów, który pojawi się no z miesiąc wcześniej niż finalny odcinek z Polonezem, więc... Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Sprowadzone z Włoch. Cześć. Gdy z początkiem 2019 roku, czyli roku bieżącego pańskiego, Jezus mój, no to chodźcie moi parafianie, zabiorę was na wycieczkę. Mam kotki w piwnicy. Ty mnie słychać tam? Tak, bardzo dobrze. Tak więc naszym zadaniem było tutaj zapewnienie atrakcyjności, no a na Polonezie... To jeszcze raz to zacznij. Daliśmy sporo materiału. Spokojnie. Słyszysz mnie? Dobrze, dobrze, rurku. Zawinąłeś się w kabel, rurku. Rurek się uwinął w kabel. Okej. Okay.